Jesteśmy na Podkarpaciu, w jednym z najpiękniejszych polskich zamków, w Krasiczynie. Tutaj, w Krasiczynie, tak jak i w niezliczonych innych zamkach w dawnej Europie, trzeba było pogodzić różne wymagania. No bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy dawnym magnatem, który buduje sobie zamek. Czego oczekiwalibyśmy od naszej siedziby, od naszego zamku? No, po pierwsze, zamek to zamek, więc musi dać się w nim zamknąć. Na wypadek oblężenia zamek musi mieć walory obronne. No ale, po drugie, jeżeli nie ma oblężenia, a przecież nie zawsze jest, a chcielibyśmy w naszym zamku mieszkać, no to oczekiwalibyśmy od naszego zamku także odrobiny komfortu, więc zamek musi być nie tylko obronny, ale i choć trochę wygodny. No a po trzecie, zamek w dawnych czasach to jest po prostu świetny PR. Jeżeli ktoś jechał traktem i widział już z daleka nasz zamek, to mógł sobie pomyśleć, zanim nas poznał, ten człowiek, co ten zamek zbudował, no to ma pieniądze, było go stać na taką wspaniałą budowlę, ale jest też wyrafinowany, zna się na sztuce, bo pięknie ten zamek udekorował, jest patronem artystów. Więc zamek musi być nie tylko obronny i wygodny, ale i reprezentacyjny. W tym odcinku przyjrzymy się temu, jak na przestrzeni epok różni budowniczowie podchodzili do tych zagadnień. Do renesansowego Krasiczyna jeszcze wrócimy, ale najpierw przenosimy się w średniowiecze, do Odrzykonia, gdzie wznosi się zamek Kamieniec. Zostańcie z nami. Powiedziałem, że udajemy się do Odrzykonia, w którym wznosi się zamek Kamieniec. Ale sprawa wcale nie jest taka oczywista, ponieważ równie dobrze można powiedzieć, że zamek Kamieniec wznosi się w Korczynie. Granica pomiędzy gminą Korczyna a gminą Wojaszówka, w której jest Odrzykoń, biegnie przez środek tego zamku i ten zamek jest podzielony pomiędzy te dwie gminy. I nawet znalazłem taki artykuł, w którym mieszkańcy Korczyny mówią, że jedyna poprawna nazwa na ten zamek to jest zamek Kamieniec, ale na to mieszkańcy Odrzykonia odpowiadają, to jest wroga propaganda korczynian, równie dobrze można mówić zamek odrzykoński. I taka historia podziału i sporu, to można powiedzieć, że jest tego zamku dziedzictwo i rzecz charakterystyczna. W XVII wieku ten zamek także był podzielony pomiędzy dwie rodziny. Każda miała swoją część tego zamku i te rodziny toczyły zażarty spór wieloletni o jakąś błahostkę. Rzecz, którą pewnie można było załatwić po prostu przez podanie ręki i powiedzenie przepraszam, ale oni woleli ciągać się po sądach przez wiele dziesięcioleci. Kres temu sporowi położył dopiero ślub dzieci, syna i córki pochodzących z tych zwaśnionych rodów. I pewnie o tym szlacheckim sporze z XVII wieku świat by zapomniał, gdyby nie Aleksander Fredro, który także był współwłaścicielem tego zamku w XIX wieku i wertując archiwa znalazł właśnie ślady tego wieloletniego sporu i to zainspirowało go do napisania Zemsty. Więc jeśli kiedyś zastanawialiście się, jak wyglądało to miejsce, w którym rejent i cześnik toczyli swój zażarty spór, to właśnie był taki zamek jak ten, to był ten zamek i to właśnie ten zamek połączył Klarę i Wacława miłością, a potem ślubem. No to tyle o tej historii, która została uwieczniona przez Aleksandra Fredrę w Zemście, a ja teraz niczym Papkin udam się w poszukiwaniu krokodyli, a tak naprawdę sprawdzę, jak to się stało, że ponad 650 lat temu ktoś zdecydował się na budowę zamku gdzieś tam hen, na górze. No i o tym, dlaczego zamki budowano na górach, w trudno dostępnych albo w ogóle niedostępnych miejscach, no to każdy może się przekonać i poczuć w nogach na sobie, wchodząc tutaj, naprawdę w połowie drogi. Jeżeli budujemy zamek w wysokim miejscu i dzisiaj w ciepły, sympatyczny dzień, w wygodnym ubraniu jest tutaj trudno podejść, to wyobraźmy sobie, co by było, gdybym był jakimś średniowiecznym wojem, pewnie jeszcze gorszych butach niż te, które mam dzisiaj na sobie, objuczony jakimś ekwipunkiem, być może w kolczuce, z jakimś mieczem, to bym się zziajał i umęczył samym podchodzeniem pod zamek, a tam przecież strzelaliby stamtąd do mnie i jeszcze na koniec czekałaby mnie jakaś bitwa, jakiś bój na śmierć i życie. Więc nic dziwnego, że to jest miejsce, które w naturalny sposób gwarantuje walory obronne. To jest nasza pierwsza linia obrony, jeżeli budujemy zamek, za którą nie musimy płacić. Góra już tu jest i czeka tylko, żeby wznieść na niej zamek. Tutaj ta najstarsza część zamku Kamieniec jest wzniesiona w ogóle jako takie przedłużenie skały, takiej stromej przepaści, więc nawet nie da się podejść pod mury, bo oznacza to najpierw wspinaczkę po właściwie pionowej skale. No ale w architekturze zawsze jest coś za coś. Jeżeli decydujemy się na takie bardzo obronne i bezpieczne położenie, które gwarantuje to, że podejście pod zamek jest trudne dla wojów, to oznacza to, że podejście pod zamek jest trudne także dla tych, którzy mają tego zamku strzec i w nim mieszkać. Jeżeli stawiamy akcent na obronność, to musimy się liczyć z tym, że tak wysoko usytuowany zamek będzie niewygodny także dla dostarczania jakiegoś pożywienia, ekwipunku, czy po prostu wchodzenia załogi, która ma tego zamku bronić.
Na szczycie góry budujemy grube mury. No, metodą średniowieczną na zabezpieczenie się przed ostrzałem było zbudowanie bardzo grubych murów, które po prostu są niepodatne. Jeżeli ktoś ściska jakieś pociski w stronę naszych murów za pomocą katapulty, no to nasz masywny mur jest w stanie przyjąć taki ostrzał i mu się nie poddać. Niewyszczerbiony zostanie, jeżeli ktoś w niego trafi jakimś mocnym pociskiem, na przykład właśnie z katapulty. Druga rzecz w średniowiecznych murach to ich wysokość. Często na samym szczycie muru, na koronie muru budowano takie drewniane jakieś chodniki, często zadaszone, żeby można było właśnie stamtąd z wysokości ostrzeliwać tych, którzy albo są na przedpolu i zbliżają się do zamku, albo już doszli bezpośrednio pod mury. Można z takich tych drewnianych konstrukcji też na przykład wylać wrzątek na nich, aby no, niezbyt sympatycznie powiedzieć im, nie jesteś tu proszonym gościem. Ale jakie są jeszcze mury średniowiecznych zamków sytuowanych na wysokich wzgórzach, tak jak ten zamek Kamieniec? Nieregularne. Bo przecież góra nie wiedziała, że ktoś będzie na niej w średniowieczu budował zamek, więc nie wyrosła idealnie równomierna, żeby można było zbudować na niej coś okrągłego albo wielobocznego. Góra wyrosła nieregularna, swobodna, taka naturalna. A zatem nasz zamek również musi się dostosować do tego kształtu, żeby wykorzystać w największym stopniu walory obronne samej tej góry. I tak właśnie było tutaj. Ta najstarsza część zamku jest usytuowana na takim wysokim kamiennym cyplu, a potem ona jakby przez pączkowanie w kolejnych stuleciach się rozszerzała. Rozbudowywano ten zamek o kolejne fragmenty, kolejne mury. No i on wygląda właśnie jak taka swobodna, nierównomierna, malownicza kompozycja nieregularnych brył. I to jest coś, co często dzisiaj cenimy bardzo w zamkach takich właśnie górskich, ich taką malowniczość. One górują nad dolinami jako taki piękny i romantyczny element. A ta romantyczność i malowniczość jest efektem tego, że budowniczowie w średniowieczu starali się zbudować coś jak najbardziej bezpiecznego i obronnego. Ale oczywiście średniowiecze nie mogło trwać wiecznie. Ten zamek zdecydowanie ma akcent postawiony na obronność. Trudno do niego wejść i mieszkańcom, i tym, którzy chcą go złupić. Ale nastąpiła po średniowieczu nowa epoka, nowożytność. I ona przyniosła wiele zmian. Zmiany w stylach architektonicznych, ale także zmiany w technice wojskowej. I architektura obronna na te zmiany także musiała zareagować. I nowożytne zamki mogą wyglądać już zupełnie inaczej. I właśnie przykładem takiego nowożytnego zamku jest nasz następny bohater, jeden z najpiękniejszych polskich zamków. I oto jest Krasiczyn. Zamek w takiej formie, w jakiej dzisiaj możemy go oglądać, powstał w dwóch etapach. Najpierw w drugiej połowie XVI wieku, mniej więcej 430-440 lat temu, Stanisław Krasicki wzniósł na miejscu wcześniejszych drewnianych fortyfikacji warowny zamek murowany. No ale tutaj nie ma góry, która zapewniałaby naturalne walory ochronne. Więc Stanisław Krasicki musiał sam coś zbudować, co byłoby takim murowanym odpowiednikiem obronnej góry. I zbudował zamek o fortyfikacjach tak zwanych bastojowych. Zamek ma plan czworoboku. Boki tego czworoboku to są kurtyny murów, czyli takie wolno stojące mury. Wzdłuż jednej z tych kurtyn Stanisław Krasicki zbudował niewielką rezydencję, takie jednotraktowe skrzydło mieszkalne. Ale w narożnikach tego czworoboku postawił basteje, czyli takie okrągłe elementy, które wystają na dwie strony przed kurtyny murów i one są cały czas widoczne. To są te okrągłe narożniki. Tutaj i tam jest drugi. Po co to zrobił i jaki to ma sens obronny? Jeżeli podchodzimy do muru, no to im bliżej się zbliżamy i chcemy atakować ten mur, tym trudniej jest do nas strzelać obrońcom. No bo im bliżej jesteśmy pod samym murem, to tym oni się muszą bardziej wychylać i sami wystawiają się też na nasze strzały. No ale jeżeli mamy te basteje, które są właśnie wysunięte przed mur, no to one mogą strzelać nie tylko na wprost jak z muru, ale także na boki. Więc im bliżej podchodzimy muru, tym trudniej jest do nas strzelać z przodu, ale tym łatwiej jest nas trafić z boku. Więc jeżeli się zbliżamy, to mogą nas wziąć tutaj w krzyżowy ogień i w ten sposób utrudnić nam nawet nie tylko zdobycie zamku, ale wręcz tylko podejście pod te mury. No ale zamek wtedy, w drugiej połowie XVI wieku, tak nie wyglądał. Ten finalny kształt nadał mu kolejny właściciel dóbr krasiczyńskich, Marcin Krasicki. I on przesunął akcent.
z zamku czysto obronnego zrobił wspaniałą, wystawną, reprezentacyjną rezydencję. Podniósł mury, ale nie po to, żeby one były bardziej obronne, ale po to, żeby były piękniejsze. I zaopatrzył je w takie wspaniałe attyki. To są te takie zdobione zęby, które wieńczą koronę muru i tam też wieńczą basztę. No właśnie, pojawiły się baszty, ponieważ Marcin Krasicki nadbudował te basteje i stworzył z nich takie wspaniałe, okrągłe baszty, wysoko sięgające powyżej murów kurtynowych. W nich pojawiły się różne pomieszczenia. To jest baszta papieska, w której są reprezentacyjne apartamenty, w których można było gościć oficjeli kościelnych. Tutaj po drugiej stronie pojawia się baszta boska, a jak boska, to wiadomo, że w środku musi być kaplica. To się dzieje około 400 lat temu, na przełomie XVI i XVII wieku i można to łatwo przeczytać. Tam jest taki napis fundacyjny, który mówi, że ten portal, którym zaraz wejdziemy, powstał w 1614 roku. Ale nawet gdyby tego napisu nie było, to my możemy wywnioskować to z tego, jak ten portal wygląda. To się dzieje na przełomie nie tylko wieków, ale także stylów, pomiędzy renesansem i barokiem. I wtedy pojawia się taki styl, który nazywa się manieryzmem. I właśnie niektórzy uważają, że manieryzm to jest osobny styl, który jest pomiędzy renesansem a barokiem, a inni uważają, że to jest po prostu ostatnia faza późnego renesansu. Wy możecie sobie wybrać, jak będziecie uważać. Skąd wiemy, że to właśnie jest portal manierystyczny, a zatem skąd możemy zgadywać, jak możemy zgadywać, że powstał 400 lat temu na przełomie XVI i XVII wieku? No na przykład pojawia się tutaj taki bardzo ładny i charakterystyczny detal. To się nazywa maszkaron. To jest po prostu taka maska ludzka, ale zauważmy, że ona nie jest jakby wyrzeźbiona, nie udaje ciała ludzkiego, tylko ona jest bardzo mocno stylizowana, taka wyrafinowana, bo wszystkie rysy tego maszkarona są zrobione z jakby z wici roślinnej i z liści, więc można powiedzieć, że to po prostu tak się liście ułożyły w twarz, w coś, co przypomina nam twarz. Maszkaron, piękny, taki właśnie wystylizowana kompozycja przedstawiająca głowę, taką twarz jakiegoś męża. Ale druga rzecz, która się pojawia i jest mega charakterystyczna dla manieryzmu, szczególnie tutaj na południu Polski, szczególnie właśnie na przełomie XVI i XVII wieku, jest tutaj. Tu mamy pilaster, czyli taki spłaszczony i wtopiony trochę w ścianę rodzaj kolumny. I on tam jest zwieńczony nawet takim niewielkim kapitelem, taką głowicą, ale na ten trzon tego pilastru mamy nałożone takie boniowanie, wielkie ciosy kamienne. I zwykle jest tak, że boniowanie i dekoracja pilastrami nie mieszały się, ale właśnie w manieryzmie architekci łamią pewne zasady i mieszają różne wątki ozdobne. I tak właśnie zostało zrobione tutaj, że mamy boniowanie nałożone na pilastry i to jest nie tylko tutaj, bo jeżeli pojedziemy do Zamościa, to tam Bernardo Morando w ten sposób właśnie zaprojektował bramy wjazdowe do miasta i podobny też portal z przemieszanymi pilastrami i boniowaniem znajduje się w nieodległym stąd Baranowie Sandomierskim. I ten portal świadczy nie tylko o zamożności Marcina Krasickiego, ale także pokazuje, że to jest człowiek, który się zna na kulturze. Wie, jakie są aktualne prądy we współczesnej architekturze, jemu współczesnej. Ten portal pięknie nas zaprasza do środka, trudno mu się oprzeć. Wejdźmy. I weszliśmy na wspaniały dziedziniec i widzimy jeszcze więcej dekoracji. Przede wszystkim od razu widzimy dwie pozostałe baszty narożne. Tam jest baszta szlachecka, a tutaj jest baszta królewska. Ona jest przede wszystkim przekryta takim stożkowatym dachem i oprócz tego dachu pojawiają się też takie mikrowieżyczki. To się nazywa bartyzany i to może przywodzić na myśl wygląd korony królewskiej z tymi takimi pałąkami sterczącymi dookoła obręczy. A kolejna rzecz, która jest tutaj znowu charakterystyczna, to widzieliśmy już attyki na tej kurtynie, przez którą weszliśmy, a jak spojrzymy tutaj, to jest kolejny rodzaj attyki i jak widzimy na baszcie szlacheckiej też jest inny rodzaj attyki, ponieważ tych różnych rodzajów, tych ozdobnych ścianek, które wieńczą mury, jest tutaj bardzo dużo. Ta jest chyba moja ulubiona, bo ona się składa z zupełnie takich pozbawionych jakiegokolwiek sensu konstrukcyjnego czy obronnego obrączek. Nie? Jakby to jest tylko taki jakby koronka wymurowana, która ma wieńczyć czy ozdabiać ten zamek, tak jak koronka na eleganckim stroju magnata ozdabiała ten jego elegancki strój i pokazywała, że stać go na koronki. No tutaj Marcina Krasickiego było stać na murowane koronki w formie tych przepięknych i charakterystycznych dla polskiego renesansu i manieryzmu attyk. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą tu świetnie widać. To jest niesamowicie piękny akcent plastyczny, schody, które prowadzą na pierwsze piętro, czyli piętro reprezentacyjne zamku. I one są ustawione tak, że po wejściu my je widzimy w najbardziej atrakcyjnej formie. Nie na wprost,
tylko właśnie pod takim lekkim kątem, więc one wyglądają wyjątkowo atrakcyjnie. Widzimy je jednocześnie z przodu i z boku, widzimy jak te biegi schodów wylewają się z tej centralnej wieżyczki i tak spływają, potem zakręcają do przodu. No niezwykle dynamiczne i właśnie takie plastyczne ujęcie, które jest tam pokazana ta struktura z tymi schodami właściwie jak na tacy, jako taki wielki plastyczny element, rzeźba, a nie tylko coś utylitarnego, co służy do przejścia z parteru na pierwsze piętro. Więc znowu, tutaj to sama architektura zaprasza nas, abyśmy odkrywali tajemnice tego zamku i poznawali jego skarby. Tam w Baszcie Królewskiej Marcin Krasicki urządził apartamenty dla króla, jak sama nazwa wskazuje. I polscy królowie z tych apartamentów korzystali. Odwiedzali to miejsce Zygmunt III Waza, potem Władysław IV i Jan Kazimierz, a później także August II. I z wizytą Zygmunta III Wazy przyjaciela Marcina Krasickiego wiąże się pewna ciekawa historia. Bo jeśli spojrzymy tam, na Basztę Szlachecką, to okaże się, że jej attyka podobno jest zainspirowana koroną królewską Zygmunta III Wazy, jedną z jego prywatnych koron. No i podobno, kiedy Zygmunt III Waza przyjechał tutaj do Krasiczyna i spostrzegł, że attyka na Baszcie Szlacheckiej wygląda jakby żywcem zdjęta z jego głowy korona, prywatna korona, no to zapytał Marcina Krasickiego, dlaczego tutaj na Baszcie Szlacheckiej, a nie na Baszcie Królewskiej jest nasza królewska korona? I podobno Marcin Krasicki odpowiedział, ponieważ panie, my wszyscy szlachta jesteśmy pod twoją koroną. No podobno królowi ta odpowiedź się bardzo spodobała, podobno ozłocił Marcina Krasickiego kilkunastoma wsiami. Ale moim zdaniem obecność attyki inspirowanej prywatną koroną króla Zygmunta III może mieć jeszcze inne znaczenie. Bo kto w Polsce decydował o tym, kto jest królem? Szlachta w wolnej elekcji. To szlachta miała prawo założyć komu chciała koronę na głowę, ale mogła też tę koronę z dowolnej głowy strącić. Więc kto był prawdziwym królem, prawdziwym władcą dawnej Rzeczypospolitej? Szlachta. I być może to tłumaczy obecność attyki zainspirowanej królewską koroną właśnie na Baszcie Szlacheckiej. I w ogóle w tym zamku pojawiają się też elementy, które każą myśleć o sobie i o tym zamku nie tylko jako popisie bogactwa i manifestie wyrafinowanego patrona sztuki Marcina Krasickiego, ale także jako o pewnym manifestie politycznym. Bo zobaczmy, jakie są te baszty. Boska, papieska, szlachecka i królewska. I to się wpisuje w sarmatyzm, ideologię, która była popularna wśród szlachty i rozwijała się bardzo dynamicznie właśnie na początku wieku XVII. W tej ideologii mamy pewną równowagę między królem, szlachtą, a duchowieństwem, a do tego jeszcze zaczyna się już taki barokowy sposób wyznawania wiary, taka barokowa, można powiedzieć, pewnie ostentacyjna religijność, symbolizowana przez basztę boską, do której się udajemy. Tutaj na tym krużganku widoczne są też inne rzeczy, na przykład tu widać strzelnicę zamurowaną, no bo właśnie skoro Marcin Krasicki przebudowywał zamek w formę taką bardzo reprezentacyjną i takiej rezydencji magnackiej, no to już być może tych czysto obronnych elementów nie potrzebował. Tu też pojawia się inna rzecz. No bo zobaczmy, że ten krużganek ma takie wielkie okna. I jak wchodziliśmy z zewnątrz, to mogło się wydawać, że te okna, no to są okna jakichś wystawnych sal, jakiegoś skrzydła reprezentacyjnego. A to są okna, które prowadzą na krużganek. Więc można powiedzieć, że to jest taki manierystyczny żart, taka pewna gra z widzem. Wydawało się, że wchodzimy do budynku, ale kiedy weszliśmy na dziedziniec, okazało się, że to była tylko płaska kurtyna, w której wycięto takie reprezentacyjne, piękne i wystawne okna. No a to już jest kruchta kaplicy, do której właśnie wchodzimy. Do samej kaplicy prowadzi wspaniały, przepiękny, manierystyczny portal, w którym pojawiają się bardzo ciekawe elementy, jak tam na przykład na górze po lewej taki wąsaty szlachcic Sarmata, który nas tutaj wita w kruchcie. Tutaj pojawia się też charakterystyczny dla manieryzmu ornament. To jest ornament okuciowy. On się składa z takich płaskich listew, które raz na jakiś czas się tak zawijają. One bardzo przypominają okucia, metalowe okucia, które mogą pojawić się na przykład na skrzyni albo na drzwiach. I właśnie w manieryzmie na przełomie XVI i XVII wieku taki ornament okuciowy był często stosowany. Oczywiście on tutaj nie jest z metalu, to jest wykute z kamienia i stanowi tylko taką ozdobę trzonu kolumny. No ale przez ten wspaniały portal wchodzimy do pomieszczenia, które jest jednym z najwspanialszych pomieszczeń, najwspanialszych kaplic, jakie do tej pory zachowały się z dawnej Rzeczypospolitej i najpiękniejszym pomieszczeniem w zamku w Krasiczynie. Zapraszam.
Jeżeli ktoś, przyjeżdżając do Krasiczyna, miał wątpliwości co do pozycji społecznej i ekonomicznej Marcina Krasickiego, to po wejściu do tej kaplicy wszystkie jego wątpliwości musiały zostać rozwiane. Cała powierzchnia ścian jest pokryta dekoracją sztukatorską i to jest jeden z najwspanialszych zespołów dekoracji sztukatorskiej w Polsce oraz malarstwem. Ta kaplica swoim bogactwem i wyrafinowaniem w niczym nie ustępuje kaplicom królewskim na Wawelu. I o to chodziło. Każdy gość, wchodząc do tej kaplicy, musiał liczyć się z tym, że Marcin Krasicki tutaj, w Krasiczynie, jest równy królom. Jednak opowieść o Krasiczynie byłaby niekompletna, gdybym nie wspomniał o sgrafito. Jeśli spojrzymy na zamek z zewnątrz albo zaczniemy przyglądać się dziedzińcowi, to zauważymy, że wielkie połacie ścian są pokryte dekoracją. I to nie jest ani rzeźba, ani malarstwo, tylko właśnie sgrafito. Na czym to polega? Tynkujemy ścianę dwiema warstwami tynku w różnych kolorach. Tutaj ta głębsza warstwa, spodnia, jest zabarwiona tartym węglem drzewnym, a ta wierzchnia, zewnętrzna, ma taki ciepły odcień bieli. I sgrafito powstaje przez wydrapanie tej zewnętrznej warstwy, tak żeby odsłonić tę wewnętrzną. Uzyskujemy lekko trójwymiarowy deseń w dwóch różnych kolorach, który jest bardzo trwały. I tutaj w Krasiczynie on został zastosowany na kilku tysiącach metrów kwadratowych. To jest jeden z największych na świecie zespołów dekoracji sgrafitowej. Co ona przedstawia? No tutaj to jest akurat taki prosty wzór, trochę geometryczny, boniowanie, ale pojawiają się też całe postaci i medaliony. Są polscy królowie i są cesarze rzymscy, są też święci na baszcie boskiej. Po prostu wszystko tutaj mówi, że ten zamek jest godny królów. Wszystkich, jacy żyli. Marcin Krasicki roztacza tutaj przed nami opowieść, która ma podkreślać jego prestiż, bogactwo i wyrafinowanie. I działa to świetnie od 400 lat. W tym filmie zobaczyliśmy, że za słowem zamek mogą kryć się zupełnie różne budowle. Średniowieczny kamieniec to budowla czysto obronna, silnie ufortyfikowana, wzniesiona w trudno dostępnym miejscu. Aspekt komfortu mieszkańców był w nim raczej na dalszym planie. Reprezentacyjność ograniczała się do ustawienia w miejscu widocznym z daleka oraz ledwie kilku ozdobnych detali kamiennych. Za to w nowożytnym Krasiczynie widoczna jest jak na dłoni zmiana postrzegania magnackiej rezydencji. W pierwszej fazie jeszcze obronny, ale po manierystycznej przebudowie już w pełni reprezentacyjny zamek ogłaszał wszem i wobec bogactwo oraz wyrafinowanie swojego właściciela. Zaś przestronne komnaty z wielkimi oknami z pewnością gwarantowały mu wygodę. Opuszczamy już pomnik historii, Krasiczyn, i z żalem musimy także pożegnać się z Podkarpaciem. I muszę powiedzieć, że ten region na Natalii i na mnie zrobił wielkie wrażenie jakością architektury, jaką można tutaj zobaczyć, i jej różnorodnością. Jeśli chcielibyście odbyć taką podróż jak nasza przez 500 lat historii polskiej architektury, to warto wejść na stronę Podkarpackie Travel, gdzie jest fajne narzędzie właśnie do planowania podróży, z którego myśmy skorzystali, kiedy planowaliśmy to, jak my będziemy zwiedzali perełki województwa podkarpackiego. Tymczasem ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij poniżej, aby zobaczyć film o architekturze drewnianej na Podkarpaciu, naszym bezcennym, ale i delikatnym dziedzictwie, i kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję i do zobaczenia, być może w Krasiczynie, bo jestem przekonany, że tu jeszcze wrócimy.